Trwają remonty placówek oświatowych. Koszt tegorocznych robót to ponad 2,5 miliona złotych. Urząd Miasta Tarnobrzega obecnie realizuje 6 zadań remontowo-budowlanych z zakresu przygotowania tarnobrzeskich placówek oświatowych do nowego roku szkolnego. Największe z nich to przystosowanie budynku po gimnazjum nr 1 na potrzeby zespołu szkół nr 2, czyli rolnika, a także przystosowanie budynku, gdzie do niedawna mieściło się gimnazjum nr 2, na potrzeby zespołu szkół specjalnych. Przede wszystkim, aby wprowadzić młodzież do budynku byłego gimnazjum nr 1 i gimnazjum nr 2, potrzebne są przede wszystkim bardzo kosztowne remonty. To jest wielki koszt dla Tarnobrzega, bo to jest w przypadku byłego gimnazjum nr 2 około 700 tysięcy, a w przypadku byłego gimnazjum nr 1 to jest prawie 900 tysięcy złotych polskich. I to jest dostosowanie naprawdę całego budynku od podłóg i ścian zaczynając, aż po instalacje, wszystkie instalacje, więc jest to naprawdę duże wyzwanie dla miasta. Nieco mniej kosztowne remonty prowadzone są w szkołach podstawowych nr 3, 4 i 10. Tutaj zakres prac obejmuje wymianę drzwi, okien, remonty posadzki, ścian, modernizację sufitów, a także wymianę instalacji elektrycznej, teleinformatycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacyjnej. Planowo remonty powinny zakończyć się do 1 września.